Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnio dużo filmów o Antwerpie, o Sztokholmie, o Rio, więc kolejny. Dla wspierających powstał film o moich nowych inwestycjach. Powstał giveaway dla wspierających. Można sobie wziąć udział. Jeżeli ktoś tam wspiera kanał, no to film znajdziecie w karcie wspierania. Za to to będzie film o kapsułach z Antwerpu. Wybaczcie za mój głos, że jest nie taki jak zawsze, ale jest 3:30. Tutaj okłamałem nawet chłopaków z Discorda, mówiąc, że idę spać, bo byłem na tyle już, jestem właściwie na tyle już, że nie wiem co mówię. Co nie pomaga temu filmowi, ale za to pomaga temu filmowi Skins Monkey. Ostatnie dni już promocji, która tu trwa. Ale nie o niej. O niej wiecie zresztą. Bonus do depozytu plus 45%. Gifty standardowo. Im więcej wymieniacie, tym więcej dostajecie. Taki zwrot, trochę bym powiedział, opłat wszystkich. W sumie bez fee. Teraz jest taki okres, więc spoko. Dodatkowo z moim kodem bonus do wymiany, więc fajnie. Ale powiedziałbym, że to jest nic przy tym, co się nawrzucało na Skins Monkey. Jak się przejrzy tę stronę teraz, bo jeszcze przed 2 dniami tak nie było. Zauważcie, pierwsze goldy ze Sztokholmu, Great Wave w Holo, 4 quad combo na print streamie, kolejne 4 goldy, znaczy 4 holo ze Sztokholmu. I była tu jeszcze, ja bym tutaj wyciągnął tę emeczkę piękną, żeby zaprezentować. Tutaj jeszcze Antwerp, ale to mniej ważne. O, dokładnie ta emka, tą chciałem pokazać. Zobaczcie, emka, skład combo, Virtus Pro z Sztokholmu w folii. I takich craftów jest naprawdę nawrzucane od, sami wiecie czego, bardzo dużo takich rzeczy. Bardziej jakieś goldy face w ogóle. Co tu się dzieje? Więc polecam sobie to oczywiście obczaić z kodem John, z linkiem w opisie. Jeżeli wam się to nie spodoba, nikt do zakupu żadnego was nie zmusza, a nawet i takie cuda idzie bez overprice'a dostać, a nawet z bonusem plus 45%. Więc to była chwila reklamy, a teraz chwila na omawianie. Po pierwsze, zmiany, które widzimy, to tak naprawdę dwie: legendy i pretendenci. Jeszcze nie ma zmian na Challengersach. Wydaje mi się, że to jest kwestia dnia. W sensie, jak tu się zacznie dziać Kongo. Bo powiedzmy sobie szczerze, że przy tej zmianie na hologramach, którą my widzimy, gdzie Imperial w tym momencie kosztuje 24 złote, no to to się za chwilę wydarzy. Prędzej czy później po prostu to wystrzeli. I tu myślę, że na spokojnie można long-termowo ładować pieniądze, bo jest to po prostu cena śmieszna. Jeżeli kapsuła kosztuje złoty 5 przy takim popycie na to, co w niej jest, powiedzmy sobie, że pewnie jakąś chwilę jeszcze będzie kosztowała trochę mniej, ale za chwilę ona zacznie po prostu rosnąć. To samo jest z kandydatami, z autografami, chociaż może nie w tym, nie w takim aż wydaniu. Trochę gorzej ze zwykłymi kandydatami. Tu jest całkiem cienko, więc tu jeszcze się tak jakby na to nie nastawiam, bo tutaj tak naprawdę jeszcze żadna z naklejek nie została, nie dostała. Nie dostała potężnego bumpu do ceny. Pewnie pierwszy będzie Ninzy, chociaż no, w sumie tutaj ogólnie wszystkie naklejki są równe. Holo Outsiders 12,5, Holo Ninzy 13, Holo Eternal Fire 11, Holo Team Liquid 11, Holo Complexity około 11, Holo Team Spirit za 7. Także tutaj są akurat równe te ceny, za to inaczej one wyglądają na Challengersach, gdzie mamy 24 zł, takie, bym powiedział, coś co wiedzie to jej prem, 3 zł Mibry, jakieś chyba 3 zł ENS, złotówka tutaj. Tutaj mamy dyszkę, tutaj mamy też pod 8-10 zł, tutaj mamy piątkę. Więc ceny się zmieniają, za to ta najbardziej lukratywna nagroda też jest większa w Challengersach. I akurat znając rynek Steam, to wiem, że bardziej cena jest uzależniona od najlepszego, co można wydropić. Za to
ze sprawdzonych przepowiedni, a raczej nie przepowiedni, co takich zwykłych, logicznych wniosków, jakie można było wyciągać, no to w momencie, kiedy jeszcze te kapsuły były po złoty 21, rekomendowałem ich zakup. Tak mi się przynajmniej wydawało. I teraz też, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jak ktoś chce sobie fajnego long terma zrobić, to te rzeczy lepiej jest mieć niż ich nie mieć. Tak uważam. Ja akurat, jak sami wiecie, zastanawiam się, czy nie pościągać szczerze tych wszystkich przedmiotów, bo no to chyba jest trochę głupota moja, że jeszcze posiadam 217 aż, ale jeszcze mi się ich nie chce ściągać, to powiedzmy, że jak będą za złoty 10, to wtedy to zrobimy. Za to tych chyba nie zamierzam ściągać, bo mój plan jest dosyć prostolinijny i no po prostu gdzieś może te za złoty 16 zostawię. Zresztą całe moje plany, jeżeli ktoś śledzi kanał, zna odnośnie tych rzeczy, one gdzieś tam sobie leżą, ale są pewne warunki, pod którymi ja je ściągnę, tak dalej. Oczywiście legendy, autografy mam w magazynach, tak samo jak pretendentów też w magazynach mam. To są moje, bym powiedział, rzeczy, które będę trzymał, to the moon, long term, nieważne co się z nimi wydarzy, więc tutaj takie plany mam. Jeżeli chodzi o Antwerp legendy, wiecie co, ja powiem w ten sposób. One są, no to dziwnie zabrzmi, ale one są niedoinwestowane względem popytu. Posłużę się parafrazą tego, co powiedział żydowski inwestor. One są niedoinwestowane względem popytu, który na nie jest. I to jest pewnego rodzaju fakt. Ale dokupywanie ich w tym momencie, tak o, jakbyście sobie wzięli i kupili, wiecie, tak samo można by było powiedzieć o pretendentach z Sztokholmu. W momencie, kiedy one były za złoty 75, że o kurwa, co ty będziesz za taką cenę dokupywał. Wiadomo, w long termie, nawet dokupienie na tej górce, która dzisiaj jest, nie boimy się użyć tego słowa, to jest górka, to powinno kosztować mniej, to powinno być za złoty 60, może za złoty 70, na pewno nie złoty 80. Tak mi się wydaje osobiście. To nie jest żadne zapewnienie, że to spadnie. Po prostu to jest moja opinia. Tak mi się wydaje. W mojej opinii też na przykład ROX nigdy nie powinien 200 zł kosztować, no ale to jest moja opinia. No, to nie jest nic wiążącego. Mimo wszystko, nawet jeżeli dokupicie na tej górce i to spadnie, załóżmy, nie wiem, kupicie sobie teraz jak debil to i to spadnie. Załóżmy taką sytuację. Ktoś to kupuje i to spadnie. I to spadnie do złoty 50. Albo nawet nie złoty 50, do złoty 60. Albo jeszcze gorzej, złoty 30. No to co? To zupełnie szczerze, co? I tak to wszystko trzeba trzymać long term i tak. Za to ja, żeby się ubezpieczyć, wolałem inwestować nie dokładnie w tą kapsułę, a w naklejki, które w niej są. I właśnie o tym mówiłem na początku filmu. Te inwestycje są gdzieś tam dostępne, można sobie zobaczyć, jakie są. Nie rekomenduję zakupu wspierania dla tych inwestycji, bo to jest bez sensu. W sensie, jeżeli to nie wiem, to już można sobie głową pomyśleć po prostu. To już nie trzeba nawet kupować nic. Jeżeli chcesz kupować wspieranie, to kupuj po to, żeby wesprzeć ten kanał, a nie dla kontentu, który tam jest, bo po prostu to się nie opłaca. Znaczy, chyba, że tam ci nie żal do 8 zł, no to możesz sobie wydać, no ale to nie jest już moja kwestia akurat. Ile tobie jest żal, a ile nie. Nieważne. Więc powiedzmy sobie, że tutaj te legendy zostały poruszone. Dziwi mnie z pewnej strony to, że na tej górce, którą mamy na legendach, tak mało się wydarzyło z legendami autografów. Oczywiście supply spadł i to bardzo mocno, bo chyba aż o 5000. Ale powiedzmy sobie w ten sposób, że to jest niezadowalające. Więc gdybym ja miał powiedzieć, co tu się jeszcze wydarzyć może, to ta kapsuła na dniach może wylecieć do góry. Jest to bardziej informacja dla posiadaczy jej, żeby się cieszyli, niżeli dla kogoś, kto miałby ją dokupywać, chyba że jesteście ryzykantem. Ewentualnie jeszcze nie macie, to wydaje mi się, że jeżeli jej nie macie i chcecie ją mieć, to może to być dobry moment na dokupienie jej. Mówię to z perspektywy zmiany supply'u, po pierwsze, która często oznacza, że w najbliższym czasie czeka jakiś przedmiot, konkretny pik, i z perspektywy zmienienia się popytu na Antwerp. Popyt się zmienia bardzo elastycznie na Antwerp. No, właściwie nikt chyba nie jest zaskoczony tym faktem, chyba że ktoś, kto na siłę idzie mi na przekór. W sensie, jeżeli ktoś po prostu ma taką opinię, że muszę myśleć na odwrót do Johna, no to wtedy może ktoś będzie tym zaskoczony, no ale każdy logicznie myślący już chyba w grudniu
kiedy Sztokholm zaczynał swoje pierwsze piki, no powinien połączyć kropki, że chodzi głównie o design i o możliwość fajnego ulokowania środków, a nie o to, że Sztokholm brum brum, no nie? No, jeżeli wyciągniemy sobie wnioski, no to można było takie coś wyczytać i wydaje mi się, że akurat to w miarę wyszło. Więc co? Tak się to prezentuje. No, ja mówię tak, gdybym ja miał dzisiaj inwestować, to bym powiedział tak. Takie najbardziej prospektowe z dzisiejszej perspektywy, to które najmniej odczuło jeszcze, no to są Antwerp Challengersi. Tak uważam. Kontrowersyjna opinia, wiem. Jeżeli ktoś chce mieć fajny long term, taki dosyć bezpieczny, z wiedzą, że to raczej zarobi, to ja bym chyba poszedł po prostu w legendę autografy, trochę bym ich dokupił i tyle. Za to też nie jest głupotą rozglądnięcie się za fajnymi hologramami z Legend, rozglądnięcie się za hologramami z Challengersów. Wydaje mi się, że dalej tam jest trochę przestrzeni, ewentualnie w long term tak jak N skupić. Co już pokazało na Sztokholmie, że działa. W ogóle jeszcze gratulacje muszę złożyć. Oczywiście ja będę kurwa IM1 i Żydowskiemu gratulował w każdym filmie, no ale jeżeli im się coś udaje i to na taką skalę, to jak nie? Żydowski inwestor dzisiaj dokupił 800 naklejek Heroic. No, kupił to na live. Kupił je na buffie za złoty 70 zł, a te dzisiaj ze 2 zł 70 groszy na Steamie wybiły się chyba na 3,70. Więc zrobił dwukrotność w ciągu jednego dnia na 800 sztukach. Gratulacje, po prostu składam w tym filmie. No i to by było na tyle. Tak naprawdę. Jeżeli coś się będzie działo, ja jestem tutaj po to, żeby was o tym informować. I nieważne, ile będę musiał filmów zrobić o tym samym, jeżeli tu się chociaż jedna cyferka zmienia, to wiecie, że ten film prędzej czy później się pojawi. No i taki już urok tego kanału i on już tak funkcjonuje. Trzymajcie się i hej.